Witam w poradniku Step by Step. W tym odcinku przedstawię Wam krok po kroku instalację i konfigurację symulatora Trainz Simulator 2010. Na potrzeby poradnika wykorzystałem polską wersję pudełkową Trainz Simulator 2010. Procedurę instalacji rozpoczynamy od uruchomienia programu instalacyjnego gry. Klikamy Uruchom Setup Exe. Wybieramy polski język. Klikamy OK. Klikamy Dalej. Czytamy i akceptujemy umowę. Klikamy Dalej. Podajemy nazwę użytkownika oraz wpisujemy numer seryjny gry. Klikamy Dalej. Wybieramy folder instalacyjny. Klikamy Dalej. Upewniamy się, czy mamy zaznaczoną pełną instalację. Klikamy Dalej. Ponownie Dalej. Zaznaczamy Stwórz ikonę na pulpicie oraz Stwórz ikonę szybkiego uruchamiania. Klikamy Dalej. Symulator jest gotowy do instalacji. Klikamy Zainstaluj. Proces instalacji rozpoczęty. Czekamy, aż program instalacyjny zakończy instalację. Instalacja dobiegła do końca. Sprawdzamy zaznaczenie Uruchom Trainz. Klikamy Zakończ. W tym momencie uruchomiła się diagnostyka sprzętowa. Jeżeli spełniamy wszystkie wymagania systemowe oraz sprzętowe, proces ten powinien zakończyć się powodzeniem. Klikamy Close. Widzimy główne okno Trainz Simulator 2010. W lewym dolnym rogu znajduje się numer wersji podstawowej gry. Wersja docelowa powinna mieć numer 49933. W tym celu należy przeprowadzić aktualizację gry. Będą potrzebne do tego dwa patche. W tym celu otwieramy stronę auran.com, na której znajdują się serwis paki. Wybieramy Trainz Simulator 2010. Odnajdujemy patch z naszą wersją gry, to jest 42953. Patch ten zaktualizuje nam grę do wersji 44088. Potrzebny nam będzie jeszcze jeden patch z upgrade'em do wersji docelowej 49933. Obie aktualizacje zapisujemy na dysku. Przechodzimy do folderu i uruchamiamy pierwszy patch 42953. Upewniamy się, czy zgadza się folder instalacyjny. Następnie klikamy Apply Update. W tym momencie rozpoczęła się aktualizacja gry do wersji 44088. Uzbrajamy się w cierpliwość. Proces ten zajmie sporo czasu. Instalacja pierwszej aktualizacji zakończona. Klikamy Exit. Następnie wychodzimy z głównego okna gry. Uruchamiamy ponownie symulator. W lewym dolnym rogu widzimy kolejną wersję gry 44088. Pozostał nam już ostatni krok do aktualizacji ostatecznej wersji gry 4.9.9.3.3. Przechodzimy ponownie do folderu i uruchamiamy drugi patch 4.4.0.8.8. Następnie klikamy Apply Update. W tym momencie rozpoczęła się aktualizacja gry do wersji 4.9.9.3.3. Instalacja zakończona sukcesem. Klikamy Exit. Klikamy Wyjdź. Uruchamiamy ponownie grę. W lewym dolnym rogu widzimy ostateczną wersję gry 4.9.9.3.3. Teraz otwieramy opcję w głównym oknie symulatora. Klikamy zakładkę Planeta Uran. Wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło. Dane te otrzymamy po rejestracji na portalu Auran. Otwieramy stronę auran.com. Następnie klikamy Register. Wypełniamy niezbędne pola do rejestracji. Po rejestracji będziemy posiadać unikalną nazwę użytkownika oraz hasło. Wracamy do opcji w zakładce Planeta Uran. Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła klikamy w zakładkę Pokaż ustawienia. W zależności od konfiguracji sprzętowej wybieramy tryb OpenGL lub DirectX. Następnie ustawiamy rozdzielczość naszego monitora. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Klikamy OK. Tym sposobem zakończyliśmy podstawową konfigurację. W celu instalacji dodatków należy skorzystać z menedżera zawartości. Klikamy w opcję Zawartość. W tym momencie rozpoczęła się naprawa bazy danych elementów Trainz. Czekamy, aż proces naprawy dobiegnie do końca. Po zakończeniu naprawy bazy danych uruchomi się menedżer zawartości. Jest to główne narzędzie, za pomocą którego będziemy mogli instalować różne dodatki do symulatora. Przed instalacją dodatków otwieramy zakładkę Plik. Następnie klikamy w Ustawienia. Przechodzimy do zakładki Różne. Odznaczamy opcję Włącz sprzętową akcelerację kompresji tekstur. Klikamy Zapisz. Teraz jesteśmy już gotowi do instalacji dodatków. Na potrzeby poradnika przedstawię instalację dodatku jednostki EN57 w wersji ADHD. Otwieramy stronę z dodatkiem. Przesuwamy kursor na sam dół i klikamy Pobierz plik. Klikamy Download file. Akceptujemy licencję i pobieramy dodatek. Przechodzimy do folderu z dodatkiem. Plik należy rozpakować programem 7-zip. Otwieramy stronę 7-zip. Ściągamy wersję zgodną z naszym systemem operacyjnym. Po rozpakowaniu powinniśmy mieć folder z plikami CDP. Teraz przechodzimy do instalacji dodatku. Otwieramy zakładkę Plik. Klikamy Import CDP. Wybieramy pierwszy plik CDP i klikamy Otwórz. W tym momencie rozpoczęła się instalacja dodatku. Klikamy Szczegóły. Instalacja zakończona. Klikamy Zakończ. Instalujemy kolejny plik CDP w ten sam sposób. Wyświetliła się informacja o składniku wbudowanym w program. Należy zatem kliknąć Pomiń. Uwaga! Przy instalacji dodatków nie nadpisujemy wbudowanych zasobów. Klikamy Zamknij. Teraz przystąpimy do instalacji pozostałych plików z folderu zbiorczego. W tym celu otwieramy zakładkę Plik. Klikamy Import zawartości. Wybieramy folder EN57 ADHD. Klikamy OK. Czekamy do końca instalacji. Na koniec pozostała nam tylko instalacja wymaganych bibliotek ADHD. Otwieramy stronę dodatku EN57. Klikamy odnośnik z sąsiedniej strony. Klikamy Pobierz plik. Klikamy Download file. Akceptujemy licencję i pobieramy. Rozpakowujemy plik. Przystępujemy do instalacji. Klikamy Import zawartości. Wybieramy folder ADHD Lips. Klikamy OK. Wyświetliła się informacja o zainstalowanym dodatku. W tym przypadku robimy wyjątek i klikamy Nadpisz. Instalacja zakończona sukcesem. Tym sposobem zakończyliśmy instalację dodatku EN57 ADHD. Dla pewności otwieramy zakładkę Brakujące zależności. Widzimy brak brakujących zależności. To znaczy, że instalacja dodatku przebiegła prawidłowo. Sprawdźmy teraz, czy EN57 ADHD będzie widoczny w grze. Możemy uruchomić symulator bezpośrednio z menedżera zawartości. My jednak wyjdziemy i uruchomimy grę sposobem podstawowym. Uruchamiamy Trainz Simulator. Klikamy Start. Znajdujemy się w głównym menu gry. W celu sprawdzenia naszego nowego dodatku klikamy w ikonę Dworzec. Przed nami garaż z wszystkimi dostępnymi pojazdami szynowymi w symulatorze. Otwieramy boczną listę pojazdów i wybieramy jednostkę EN57 ADHD. Widzimy, że jednostka EN57 w standardzie ADHD zainstalowana została prawidłowo. Możemy przeglądać różne warianty modeli z tego dodatku. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.